czego brakowało do zwycięstwa? Przede wszystkim brakowało koncentracji, bo po takich prostych błędach tracimy bramki, że to jest niewybaczalne, że tak można bramki tracić, w jaki sposób my to robimy, bo Górnik nie zrobił jakiejś świetnej akcji, tylko nasze błędy indywidualne sprawiły, że straciliśmy 3 bramki. No nie może wam odmówić walki w dzisiejszym spotkaniu, daliście w zasadzie z siebie wszystko. Dokładnie, daliśmy wszystko, ale tego się wymaga od nas. My nie możemy zagrać meczu bez walki, bo to by było hańba dla zespołu, dla drużyny, dla każdego, dla kibica, byśmy nie szanowali ich, że nie walczymy. Ale tak jak mówię, no głupie błędy indywidualne i tracimy bramki. A jak myślisz, że to się musi zdarzyć w drużynie, czy ogólnie w klubie, żeby tą szalę przechylić z powrotem na szalę zwycięstw? Myślę, że przede wszystkim musimy bardziej być skoncentrowani w tym, co robimy, bo jest założenie, że wychodzimy, mamy zagrać zero z tyłu, tracimy znowu 3 bramki i to słabo wygląda na razie, ale będziemy pracować i myślę, że to jest do poprawy. Powodzenia.